Uśmiech na ustach to tutaj odruch bezwarunkowy, tak przynajmniej obiecuje BMW. Dziś pokażę Państwu samochód, o którym niektórzy mówią, że będziesz mieć wydatki. Niektórzy też mówią, że ten samochód jest tak głośny, że podczas jazdy może eksplodować głowa. Witam Państwa serdecznie w prawdziwych samochodach. Ja nazywam się Grzegorz Bajor i jeżeli jesteście Państwo gotowi, to zapraszam na Testujemy BMW 320D. Zobaczcie, to jest zdjęcie z epoki. Sportowiec do szpiku kół. BMW obiecuje, że ten samochód jest sportowy do potęgi trzeciej jako touring, bo pamiętajmy, to nie jest kombi, to jest touring, to jest zasadnicza różnica w nomenklaturze BMW. Jako touring, limuzyna czy hybryda BMW serii trzeciej nie uznaje kompromisów i przekonuje w każdej dyscyplinie. Z łatwością łączy atletyczny charakter, wydajność i styl z przemyślaną, funkcjonalną i stylistyką, która nawet podczas postoju demonstruje pęd do jazdy i dynamikę. Rzeczywiście ten samochód wygląda dynamicznie, na pewno linia BMW 3 nie jest nudna i nie można przejść koło tego samochodu obojętnie. Trójka to samochód klasy średniej, mierzy 4,63 m długości, a więc taka typowa średnia z tamtych czasów. Dziś nowa trójka już jest większym samochodem, przybyło szczególnie miejsca na tylnej kanapie, natomiast ten samochód, choć przez wielu uważanych za mały, na pewno do małych nie należy, zresztą zaraz zobaczycie Państwo wnętrze. Bardzo dobrze, że ktoś tutaj nie zapomniał o tym elemencie, bo bardzo dużo trójek nie miało relingów dachowych i wtedy ten samochód był taki nieco płaski, naleśnikowaty, nie wyglądał tak atrakcyjnie, bo ta jego linia jest taka dość rozciągnięta i te relingi dodają mu trochę uroku, samochód wygląda na nieco większy. Bardzo ładnie prezentuje się tył po modernizacji, szczególnie te tylne lampy. Ja Państwu je zaprezentuję. To kojarzy mi się z radiowozami policyjnymi grupy pościgowej Speed. Ta pętla LED-owa, jak Państwo często jeździcie autostradami, to trójeczki jeżdżą właśnie w policji i jak widzę coś takiego, widzę napęd X-Drive i tutaj napis 30i, to bardzo często zastanawiam się, czy nie jest to radiowóz policyjny. Z tyłu ten samochód wygląda naprawdę świeżo i wcale tutaj nie widzę projektu sprzed 20 lat. Trójka jest naprawdę ładnym samochodem. Była też oczywiście trójka M pakietowa, była też M trójka, natomiast dziś takiego samochodu niestety Państwu nie pokażę. BMW obiecuje, że radość ma różne oblicza, więc jakie oblicze ma nasza trójka? Samochód jest bardzo ładny, samochód ma piękny kolor, został fajnie skonfigurowany też kolorystycznie wewnątrz. Jak przyjechał z Włoch, a więc musi mieć tutaj włoskie akcenty. Ten kolor to niebieski śródziemnomorski metalik, a więc jest to odcień Morza Adriatyckiego albo Morza Jońskiego. Nie wiem, z jakiego, już nie pamiętam, z jakiego rejonu Włoch ten samochód pochodził. Natomiast środek jest dla kontrastu jasny. Mamy tutaj kolor ostrygowy, a więc znowu akcenty włoskie. Czytając dalej katalog, wygląd, który wiele obiecuje. Tak pisze BMW. Czy ten wygląd wiele obiecuje? Muszę przyznać, że trójka jest samochodem ładnie narysowanym i trzeba przyznać, że do dziś ten samochód wygląda dość aktualnie, nie zestarzał się zbytnio. Mamy tutaj charakterystyczne proporcje dla BMW, a więc stosunkowo krótka kabina, stosunkowo długa pokrywa silnika, bowiem tutaj w tych samochodach mogliśmy otrzymać też silniki sześciocylindrowe, silniki diesla i silniki wysokoprężne. Oczywiście to nie jest samochód już powiedzmy współczesny wizualnie, ten design BMW dziś się zmienił, wyglądają te pojazdy zupełnie inaczej, jednym bardziej się podobają, drugim mnie, natomiast ten samochód myślę, że i za kilka lat będzie wyglądał dość aktualnie i może się komuś spodobać. Przecież to jest stara konstrukcja. Ja pamiętam pierwsze trójki w Polsce, chyba widziałem w roku 2010 albo na początku 2011, a więc ten samochód był projektowany gdzieś tam w latach 2005-2006, a więc to już jest prawie, albo nie prawie, to jest 20 lat temu. Trójka przechodziła gruntowny facelifting i ten samochód, ten egzemplarz to właśnie
wersja po ostatniej modernizacji. Co się zmieniło? Zmieniło się niewiele, przede wszystkim zmieniło się dużo w mechanice, o silniku opowiemy później. Zmieniło się wykonanie tego samochodu, na co narzekali użytkownicy pierwszych lat produkcji. Było tam sporo wpadek jakościowych, było sporo kiepskich materiałów w środku. W nowej trójce, w tym egzemplarzu, te wszystkie elementy są już zupełnie inaczej wykonane. Zmieniły się nieco zderzaki i jak niejednokrotnie mówiłem, te faceliftingi w wielu markach nie wpływają dobrze na wygląd samochodów, natomiast w trójce trzeba przyznać, że ten facelifting odświeżył ten samochód i zyskał dużo na urodzie, a więc nieco inny zderzak, zupełnie inne lampy. Przed modernizacją takich lamp nie mieliśmy, chociaż były w czwórce lampy LED-owe, natomiast w trójce tym lepszym oświetleniem była lampa biksenonowa, tym podstawowym oświetleniem była lampa H7. Po modernizacji te lampy zostały zastąpione przez reflektory BMW LED i Adaptive LED, ale w dalszym ciągu były też tutaj dostępne lampy z żarówkami H7. Ta wersja to BMW LED, czyli lampy statyczne, ale mamy tutaj i światła mijania, i światła drogowe, i światła dzienne w postaci tych ringów LED-owych, więc ten samochód nocą będzie świecić bardzo dobrze. Mamy też czujniki parkowania z przodu, bo musicie Państwo wiedzieć, że w trójce to akurat nie był standard. Bardzo często z tyłu te czujniki, albo zawsze czujniki z tyłu były w wyposażeniu standardowym, natomiast przednie czujniki parkowania wymagały dopłaty i bardzo dużo samochodów takich czujników właśnie nie ma. Znakiem rozpoznawczym Touringa, nie kombi, podkreślam Touringa, jest otwierana szyba w tylnej klapie. Ja do dziś nie do końca jakby widzę zasadność stosowania tego rozwiązania. W nowej piątce generacji G61 już BMW z tego zrezygnowało, nie wiem czy z oszczędności, czy rzeczywiście większość klientów po prostu uznawała, że to jest zupełnie niepotrzebne, choć tak jak nie wiem czy oglądaliście Państwo nasze poprzednie filmy, mam kilka przykładów z zastosowania do otwierania tylnego okna. Ja tego nie używam. Ja często. Kiedy tego używasz? Wiesz co, jedziemy na lotnisko w 4 osoby, żeby się nic nie wysypało. Rzeczy, które są często w trasie używane. Tak jak mówię, żeby się nie wysypywało, kładziemy sobie rozumiem. Zamykamy. Albo jakiś niski garaż, jakiś krótki garaż, że dojeżdżamy do samej ściany, no i ta klapa się po prostu nam nie otworzy. Dokładnie. To możemy zawsze sobie uchylić tą szybkę i wyjąć zakup. Od początku produkcji generacji F31 pokrywa bagażnika była w standardzie napędzana elektrycznie, więc mogliśmy w tym samochodzie nie mieć niczego, mogliśmy mieć manualną skrzynię biegów, mogliśmy mieć 16-calowe obręcze z kołpakami, natomiast elektryczna pokrywa bagażnika jest zawsze w standardzie. Bagażnik 495 litrów, a więc całkiem sporo, tyle samo pojemności ma nowa trójka G21, bagażnik genialnie wykończony. Tak jak zresztą w każdym kombi BMW i dlatego ja wolę Touringi od sedanów, bo tutaj mamy świetne materiały wykończeniowe. Nie wiem dlaczego, ale nawet w siódemce bagażnik jest wykonany z jakichś takich tanich, filcowych materiałów, a tutaj spójrzcie, mamy gruby, mięsisty welur. To jest przyjemne, całość pancernie zmontowana, tutaj nic nie skrzypi, tutaj nic nie odstaje. Genialne materiały wykończeniowe, 500 litrów, niecałe 500 litrów w regularnej powierzchni, a więc tutaj naprawdę bez problemu zabierzemy się na jakieś dłuższe wakacje. Tu jest jeszcze dodatkowy schowek, a więc gdybyśmy chcieli przewozić jakieś drobiazgi, jest tutaj taki organizer, tu możemy schować nieco niepotrzebnych rzeczy. Tu mamy taką poprzeczkę do bagażnika, bo pewnie zastanawiacie się Państwo, do czego służą te otwory. One służą właśnie do zakotwienia tej poprzeczki. To jest taka po prostu, jak to powiem, no tak, poprzeczka, po prostu poprzeczka. Zapinamy ją w tych miejscach. Ta poprzeczka ma też taśmy montażowe, a więc możemy tutaj umieścić jakieś ciężkie rzeczy, poprzypinać właśnie za pomocą tych taśm montażowych. Nie będzie nam się to przesuwać podczas hamowania, podczas dynamicznej jazdy BMW. A tutaj jest ważna rzecz, nakładka zabezpieczająca do śrub znajduje się w tym miejscu i każde BMW, jeżeli jest wyposażone w takie zabezpieczenie do kół, powinno mieć taką nakładkę umieszczoną właśnie w tym miejscu. Tutaj jakiś dodatkowy schowek, znalazło się też miejsce na takie miłe, przyjemne w użytkowaniu haczyki do mocowania toreb z zakupami. Jest też gniazdko 12-woltowe. Tutaj mamy drugi haczyk, jest też jakaś siatka, więc tutaj jakaś taśma, więc będzie można w tym samochodzie umieścić sporo przydatnych rzeczy. Jest też siatka, którą możemy sobie wysuwać. Ona chowa się w takiej oryginalnej kasecie, którą możemy sobie zakotwić w suficie, gdybyście Państwo chcieli przewieźć coś powyżej
linii okien tą siatkę można rozłożyć. Roleta rozkładana ręcznie, niestety w trójce, w nowej też zresztą nie odsuwa się elektrycznie tak jak w piątce i możemy ją odsuwać też w ten sposób i muszę przyznać, że to jest zrobione wyjątkowo przemyślanie, działa to precyzyjnie, nie ma z tym żadnego problemu. W odróżnieniu od innych producentów, bo takie rozwiązania też znajdziemy i w Peugeotie i chyba w Skodzie i tam nie do końca to już tak precyzyjnie działa, tutaj jest ok. Jedyny minus, że bardzo często jeżdżąc trójką, wkładając coś do bagażnika, zapominam o zamknięciu tej rolety i później muszę się zatrzymywać, bo lusterko mam zasłonięte tą roletą, a więc pamiętajmy, zamykamy bagażnik, najpierw roleta, a później przycisk. Zrobiłem to co zwykle, czyli pociągnąłem za klamkę i szukałem punktu otwarcia pokrywy silnika. Pamiętam, że mocowałem się z tym dobre kilka minut i po prostu zrezygnowałem. Nie sprawdziłem płynów eksploatacyjnych przed wyruszeniem w dalszą podróż. Zamknąłem tą maskę ręcznie. Jak otworzyć zatem pokrywę silnika? Trzeba pociągnąć za klamkę dwa razy. Pewnie już Państwo o tym wiecie, ale trójka F30 to był pierwszy samochód z rodziny BMW, w którym właśnie tak rozwiązano otwieranie pokrywy silnika. Pociągamy dwa razy za klamkę i tutaj nie szukamy żadnych dodatkowych przyrządów. Twin Power Turbo. Silniki Twin Power Turbo, innowacyjne silniki benzynowe i wysokoprężne BMW z rodziny BMW Efficient Dynamic oferują dzięki technologii BMW Twin Power Turbo znacznie lepszą charakterystykę mocy oraz spontaniczną reakcję silnika już na niskich obrotach. No trochę to jest powiedziane na wyrost, tutaj nie ma dwóch turbosprężarek, nie wiem dlaczego, ale wszystkie wersje silnikowe, nawet ta najbardziej podstawowa 16D o mocy 115 koni też ma taką pokrywę silnika. Silniki Twin Power Turbo, czyli podwójnie doładowane, zadebiutowały dopiero w roku 2018 właśnie w nowej trójce G20, więc tutaj mamy pojedyncze turbo z napisem Twin Power Turbo, ale ten silnik to wersja 20D, czyli 190 koni mocy. I tutaj też nastąpiło w komorze właśnie silnika, tam gdzie tego nie widać, nastąpiło najwięcej zmian technologicznych podczas liftingu trójki. Zmieniono silniki. Dwulitrowy silnik został gruntownie zmodernizowany. Kiedyś to było oznaczenie N47, dziś jest to oznaczenie B47 i ten silnik w prawie niezmienionej postaci pozostał do dziś do produkcji. Doszła w 2018 roku druga podwójna turbosprężarka i doszedł układ miękkiej hybrydy. Tutaj tych dwóch rzeczy nie ma, natomiast układ korbowo-dowotłokowy, cały blok silnika to jest w dalszym ciągu to samo. To, co zostało gruntownie zmodernizowane, to układ rozrządu, układ napędu rozrządu. W dalszym ciągu jest on napędzany łańcuchem, w dalszym ciągu rozrząd jest umiejscowiony z tyłu i to się nie zmieniło od kilku generacji BMW. Chyba dwulitrowe diesle, z których ten silnik się wywodzi, jeszcze w generacji E36 miały łańcuch umieszczony z przodu, a później przeniesiono go na tył. W generacji N47 wielu użytkowników narzekało na szybko zużywające się łańcuchy rozrządu. W tych motorach B47 zostało to poprawione, zostało to gruntownie zmodernizowane i ja osobiście nie spotkałem się z awarią tego podzespołu. Myślę, że te 300 tysięcy kilometrów te łańcuchy bez problemu wytrzymają, a jeżeli po 300 tysiącach będziecie musieć Państwo je wymienić i zapłacić za to 4-5 tysięcy złotych, to już jest normalna czynność eksploatacyjna. W innych silnikach napędzanych paskiem będziemy przez ten czas musieli ten pasek 2-3 razy wymienić, więc koszty wyjdą podobne. To wszystko, co powiedziałem, oczywiście pod warunkiem dobrego serwisowania tego samochodu, pod warunkiem skrócenia interwałów olejowych. I tutaj przejdę płynnie do dobrego użytkowania tego samochodu przez naszego poprzedniego właściciela tego samochodu, przez naszego klienta, przez świadomego klienta i świadomego użytkownika BMW. Otóż po zakupie samochód został przygotowany, albo przed zakupem jeszcze został przez nas ten samochód przygotowany dla naszego klienta. Dokonaliśmy w nim całego serwisu olejowo-filtrowego i przez 2 lata eksploatacji nasz użytkownik serwisował go zgodnie ze sztuką. Tutaj nawet wyszedł trochę ponad przed szereg. Ja zalecałem, żeby olej wymieniać co 15 tysięcy kilometrów. Nasz klient wymieniał go co 10 tysięcy kilometrów, a więc jest to naprawdę zrobione tak, jak należy. Olej co 10 tysięcy kilometrów był wymieniany. Ja zalecam skrócenie tych interwałów do 15, a więc jeżeli będziecie Państwo stosować taką dobrą praktykę, to na pewno ten rozrząd będzie służyć długo i bezawaryjnie. Dodatkowo nasz klient wymienił też olej
w skrzynce rozdzielczej. X-Drive to jest bardzo ważna rzecz, żeby ten podzespół działał długo i bezawaryjnie. Co 50 tysięcy kilometrów wymieniamy olej w skrzynce rozdzielczej X-Drive. Na okoliczność serwisu przez naszego klienta została też dokonana wymiana oleju w automatycznej skrzyni biegów i została wykonana akcja techniczna BMW, akcja techniczna polegająca na wymianie chłodniczki EGR-u, a więc to jest ten podzespół. Wraz z chłodniczką został też wymieniony nowy zawór EGR i te podzespoły, które tutaj widzimy, a więc ta akcja serwisowa jest wykonana, ale to, że ona jest wykonana, to nie znaczy, że nie warto pytać BMW o takowe akcje, bo bardzo często bywa tak, że po 2 latach znowu ta chłodniczka EGR-u będzie podlegać wymianie. Oczywiście cała akcja jest bezpłatna, przeprowadzona w sposób transparentny i bezbłędny przez BMW, a więc warto co jakiś czas zapytać, czy nasz samochód o danym numerze VIN nie podlega jakiejś akcji serwisowej. Indywidualność i wszechstronność. Tutaj muszę przyznać, że w nowych samochodach niewiele się zmieniło. Naprawdę, ta generacja trójki, szczególnie po faceliftingu, oferowała taką mnogość opcji wyposażenia w wersji kolorystycznych. Tutaj mamy do czynienia z takimi samymi funkcjami, jakie są w nowych samochodach. Tak naprawdę nowa trójka została rozbudowana, powiedzmy, o istniejące systemy wspomagające jazdę, które w tym samochodzie już były dostępne. Tak naprawdę niczego nowego w tym samochodzie, w nowej trójce nie ma. Mamy cały czas ten sam napęd, ten sam silnik, tę samą skrzynię biegów. No i zobaczcie, jak wygląda wnętrze naszej trójki Modern Line z rynku włoskiego. Więc przypomnę, niebieski, śródziemnomorski metalik i środek w kolorze ostrygowym. Mamy połączenie dwóch kolorów, czarny i ostrygowy materiał. Fotele typu standardowego, wykończone częściowo skórą, a więc to jest element skórzany. Tutaj na bokach też mamy wstawki skórzane. To jest tkanina i nawet w katalogu BMW znajdziemy nazewnictwo tej tkaniny. Tkanina breze. Ostrygowa dolna część deski rozdzielczej ostrygowa. Więc tutaj mamy ostrygową deskę, tutaj mamy kolor czarny. To wszystko możemy znaleźć w tym właśnie starym katalogu z epoki. O, dokładnie taki sam samochód jest na tym zdjęciu. Dokładnie taka sama kolorystyka. Listwy wykończeniowe w środku to coś lepszego niż standard. W podstawie są wykonane z tworzywa i to skrzypi, jest to nieprzyjemne w dotyku, natomiast to jest zrobione z prawdziwego aluminium. Nawet zobaczcie, tutaj mamy taką drobną patynę. Ktoś tym samochodem jeździł, prawdopodobnie miał jakieś obrączki albo pierścionki na swojej dłoni i tutaj są takie zarysowania, ale to jest właśnie patyna na elemencie aluminiowym, a nie zniszczony plastik. To jest miękkie, zresztą całe drzwi są wykonane z tego samego miękkiego tworzywa. Nawet kieszenie w drzwiach są wyłożone przyjemnym, miękkim materiałem, więc jeżeli wrzucimy tam jakieś twarde przedmioty, to nie będzie to hałasować. To jest miękkie, to też jest miękkie, całość bardzo solidnie zmontowana i to właśnie poprawiono po modernizacji, bo wcześniej to skrzypiało. Tutaj były tak zwane chipsy, czyli jak zamykaliście drzwi, to wszystko niemiłosiernie skrzypiało. Jak siedzi się na tych fotelach podstawowych? Siedzi się dość wygodnie, natomiast to nie są wybitnie sportowe fotele. Nie ma tutaj zbyt dużego trzymania bocznego dla ud i dla pleców. Fotele mają też mały zakres regulacji, znaczy nie ma tutaj podparcia lędźwiowego. Możemy fotel regulować tylko co do oparcia i do wysokości za pomocą takiej klasycznej dźwigni. W starych modelach BMW tak samo było to rozwiązane, a więc unosimy tą dźwignię do góry i całym ciałem unosimy się do góry, wówczas regulujemy wysokość tego fotela, albo możemy się obniżyć i siedzieć tak jak typowy kierowca BMW na samej ziemi i trzymać jedną ręką kierownicę. Tak, Daniel? Siedzą kierowcy BMW? O, tak się jeździ BMW. Ja wolę siedzieć troszeczkę wyżej, tak żeby mieć dobrą widoczność. Jest całkiem nieźle. Projekt deski rozdzielczej do mnie przemawia. Jest tutaj klasyka i nowoczesność, bardzo ładne zegary o rozszerzonym zakresie funkcji, a więc tutaj jest duży wyświetlacz ciekłokrystaliczny. Tutaj możemy mieć wyświetlane informacje z nawigacji, z komputera, z tempomatu. Są tutaj też wyświetlane fragmenty ulic i mapy. Duża nawigacja biznes z dużym dotykowym monitorem. Deska rozdzielcza wykonana z miękkiego tworzywa. Tutaj mamy dekory aluminiowe i to jest rzeczywiście bardzo solidnie zmontowane. Nic tutaj nie skrzypie, więc to jest blacha. Tutaj mamy dekor Piano Black. Klasyczne pokrętło do włączania świateł. W nowych modelach BMW to już się zmieniło, więc jest pokrętło, jest funkcja auto,
W tej pozycji mamy światła dzienne, gdy zrobi się ciemno, włączą się, przełączą się one w światła mijania. Tutaj też taki panel, który bardzo lubię, to chyba było zapoczątkowane w BMW serii F01, tak? 7? Chyba tak. Taki panel z dodatkowymi funkcjami, a więc tu jest miejsce na jeszcze raz, dwa, chyba trzy albo cztery przyciski. W tym samochodzie mamy asystenta pasa ruchu i mamy system przeciwkolizyjny, który rozpoznaje ryzyko kolizji, rozpoznaje też opieszych, tego mi słowa mi brakowało, i potrafi samodzielnie zahamować, nie zaparkować. Bardzo ładna kierownica typu sportowego i tych kierownic w BMW mieliśmy do wyboru trzy, tak? Znajdźmy je tutaj, proszę bardzo, zobaczcie. To jest nasza kierownica typu sportowego. Była też kierownica typu indywidual. Różni się tylko tym, że tu mamy emblemat srebrny indywidual, natomiast średnica, grubość kierownicy jest taka sama i jeszcze była taka, moim zdaniem, bardzo ładna, najładniejsza i chyba najładniejsza do dziś kierownica w BMW, jaka istniała, kierownica M-pakietowa z taką małą poduszką, z takimi małymi ramionami. Naprawdę fantastyczna kierownica. Te nowe kierownice M-pakietowe już takie ładne nie są. Zobaczmy, ile jest miejsca z tyłu. Czy rzeczywiście, tak jak niektórzy narzekają, jest tam ciasno? Ja, tak jak widzicie Państwo, siedziałem sobie całkiem wygodnie. Mamy 1,80 m wzrostu i zobaczcie, co dzieje się z tyłu. Tak na pierwszy rzut oka wygląda na to, że tego miejsca jest całkiem sporo. Zajęcie miejsca na tylnej kanapie jest, powiedziałbym, trochę średnio wygodne, dlatego że ta kanapa ma tutaj bardzo zapadnięty dół, a więc to jest dużo wyżej i to wysiadanie, powiedzmy, jest takie średnio wygodne, szczególnie dla może starszych osób. Dla mnie nie ma żadnego problemu, ja jestem przecież jeszcze młody, natomiast starsze osoby będą tutaj tak się zapadać, będą mieć problem z wysiadaniem, natomiast to jest celowy zabieg stylistyczny, no bo ten samochód ma jakąś długość. Żeby uzyskać tutaj jakąkolwiek wygodę w tym samochodzie, no to musimy jakoś to wszystko poprzesuwać. Zobaczcie, na kolana tego miejsca jest całkiem sporo, ale dzięki temu, że ta kanapa jest tak właśnie zapadnięta. Gdyby tu się siedziało wyżej, no to wtedy tego miejsca by było na pewno mniej. Na kolana jest mi wygodnie, nad głową mam naprawdę sporo, około 20 cm jeszcze przestrzeni. Stopy mieszczą się wygodnie pod fotelem kierowcy, a więc ja uważam, że w tym samochodzie wcale nie jest ciasno. Tu jest siatka na drobiazgi, to jest wykończone tworzywem, to jest ekologiczna skóra, fotele są bardzo solidne, nic się tutaj nie chwieje, wszystko jest wykonane z dobrych materiałów. Tylne drzwi, w odróżnieniu od innych producentów, ja nie będę tutaj wymieniał z imienia i nazwiska, zrobione są z tych samych materiałów jak drzwi przednie, więc to jest miękkie, tutaj też jest ten element wykonany z miękkiego tworzywa, to jest w dalszym ciągu aluminiowe i nawet kieszenie z tyłu też są wyłożone przyjemnym, miękkim materiałem. Daniel, zaglądnij z tej strony, a ja pokażę Państwu jeszcze perspektywę z prawej strony fotela. Mamy tutaj mocowania Isofix, a więc można będzie przewozić dzieciaki na fotelikach. Bardzo dobre materiały wykończeniowe. Ja może zajmę miejsce z tej strony. Bardzo dobre materiały na podłodze. To jest gruby, mięsisty welur, taki jak w bagażniku. Ten tunel no, jest dość wysoki, no bo tutaj mamy wał napędowy. Napęd jest na obie osie. I tutaj miejsce na tylnej kanapie, na środku, no będzie, powiedzmy, takie czysto awaryjne. Traktujmy to jako właśnie jakaś taka rzadka konieczność, która może zaistnieć. To jest samochód czteroosobowy, na środku można kogoś przewieźć na krótkim dystansie. Jest podłokietnik z takim mechanizmem, zobaczcie, to się ładnie otwiera, z uchwytem na napoje. Siedzenia są rozkładane, możemy sobie też rozłożyć tą środkową część siedziska, aby przewieźć jakieś dłuższe przedmioty. Całość naprawdę solidnie wykonana, składane zagłówki. Jeżeli nie potrzebujemy ich używać, możemy sobie je złożyć, wtedy nie będą nam ograniczać widoczności. Ładna podsufitka, fajnie, że na przykład przednie słupki środkowe są wykonane z materiału. Tu jest tworzywo, ale pokryte materiałem takim podsufitkowym. Tworzy to dobry klimat i tworzy to taką dobrą jakość w BMW. No tak zresztą jak obiecują. Pozycja za kierownicą jest bardzo wygodna, taka charakterystyczna dla BMW. Piękna kierownica sportowa, fantastycznie leży w dłoni. Duże lusterka zewnętrzne, więc nie będzie problemu z obserwacją tego, co dzieje się za pojazdem. Samochód jest dość przeszklony, do tego ta jasna kolorystyka powoduje, że czuję się w tym samochodzie wyjątkowo przyjemnie. Dobrze się czujesz tutaj? Przytulnie jest, tak?
No rzeczywiście, jest fajna kolorystyka, bardzo lubię takie jasne siedzenia. Ta deska rozdzielcza w kolorze czarnym, to wszystko powoduje, że w tym samochodzie jest rzeczywiście ładnie i tak pięknie odbija się od niego to dzisiejsze zachodzące słońce. Zanim ruszymy, jeszcze sprawdźmy sobie wspólnie status serwisowy samochodu, a więc zobaczcie, tutaj wszystko świeci się na zielono do wymiany oleju. Pozostało jeszcze 26 tysięcy kilometrów według nomenklatury BMW, czyli 4 tysiące temu miał miejsce ten serwis, o którym mówiliśmy, i jeszcze możemy przejechać około 11 tysięcy. Kontrola samochodu w 27 roku, okładziny przednie wystarczą na co najmniej 29 tysięcy kilometrów, okładziny tylne na co najmniej 34 tysiące kilometrów, a płyn hamulcowy będzie do wymiany w maju przyszłego roku. Jedziemy ostro w zakręt, zobaczymy, jak ten samochód X-Drive. Proszę? To jest fajne w BMW. To jest fajne w BMW, ale to jest X-Drive, a więc ten samochód nie daje się tak łatwo wyprowadzić z równowagi. Jest to kolejne wcielenie napędu X-Drive, inteligentnego napędu na cztery koła. Jest tutaj skrzynka rozdzielcza, o której mówiliśmy, w której olej należy wymieniać co 50 tysięcy kilometrów. Jest szereg czujników, między innymi czujnik, który wykrywa wczesne oznaki niestabilności pojazdu. Czujnik, który działa trochę na zasadzie błędnika u człowieka i utrzymuje ten samochód cały czas w równowadze. A więc dysponując wszystkimi informacjami, jakie sterownik skrzynki rozdzielczej X-Drive otrzymuje od ABS-u, od kąta skrętu kierownicą i od tego, powiedzmy, błędnika samochodowego, jest w stanie przewidzieć, że nastąpi poślizg i zawczasu ingerować w układ hamulcowy, ingerować w układ przeniesienia napędu na cztery koła po to, żeby samochód zachował stabilność. Rzeczywiście bardzo trudno ten samochód wyprowadzić z równowagi. Standardowo w takim momencie jak teraz, gdy jedziemy po suchej, szczepnej nawierzchni, napęd, moment obrotowy rozdzielany jest mniej więcej w proporcjach 60% na tył, 40% na przód, czyli prowadząc ten samochód czuję się tak, jakby tutaj był tylny napęd. W ogóle nie czuję wpływu napędu przedniego na układ kierowniczy. O ile w serii F10, w której byłem przez kilka lat użytkownikiem, odczuwałem ten wpływ przedniego napędu na układ kierowniczy. Tutaj jest to zrobione nieco inaczej. Jest to bardziej odizolowane od układu kierowniczego, ale to jest spowodowane chyba wspomaganiem kierownicy, które jest tutaj elektryczne. W 530D F10 było wspomaganie kierownicy hydrauliczne i nie dało się tam osiągnąć tego efektu odizolowania taki, jaki mamy w tym samochodzie. Jadąc 90 km na godzinę, na 8 biegu jest 1200 obrotów, no i czas odpowiedzieć na pytanie, czy w tym samochodzie jest głośno. Sebastianie, jak oceniasz? Ciężko stwierdzić. Głośno nie jest, bardzo cicho też nie jest. Są znacznie cichsze samochody i na przykład nowa trójka tutaj uczyniła spory postęp. Natomiast to nie jest tak, że w tym samochodzie jest nieprzyjemnie podróżować. Słyszymy cały czas silnik, ten silnik pięknie mruczy, silnik wysokoprężny. Przy niskich prędkościach obrotowych słyszalny jest ten traktorek, a więc wiemy, że mamy do czynienia z silnikiem wysokoprężnym. Natomiast jadąc 90 km na godzinę, słyszę po prostu silnik, natomiast trudno niewprawnemu kierowcy czy pasażerowi odróżnić, czy mamy tutaj do czynienia z silnikiem benzynowym, czy też z silnikiem wysokoprężnym. Także ja powiem tak, jest przyzwoity poziom komfortu akustycznego, adekwatny do lat produkcji tego samochodu. Wtedy samochody tej klasy były tak wyciszone jak właśnie ten samochód. Jeśli porównamy na przykład model V60 z tamtych lat, to też ten silnik był słyszalny tak jak i tu, ale na pewno ten dźwięk silnika nie jest absolutnie przeszkadzający i nie jest irytujący i nie mogę powiedzieć, że w tym samochodzie jest głośno. Zatem, czy ten samochód jest szybki, czy ten samochód jest dynamiczny? Pokażmy, Sebastianie, jak ten samochód jedzie, jak ten samochód wyprzedza. No, muszę przyznać, że nie trzeba go specjalnie prosić, aby osiągał prędkość.
stówę osiągamy tutaj po 7,5 sekundy. Producent obiecuje też, że ten samochód można rozpędzić do 235 km na godzinę. Myślę, że to nie jest samochód stworzony do takich prędkości, ale naprawdę dynamika jazdy w tym samochodzie jest bardziej nawet niż zadowalająca. To nie jest bardzo ciężkie auto, to nie jest samochód, który ma nadwagę, więc 190 koni i 400 Nm wystarczają zupełnie do tego, żeby połykać na trasie po kolei poszczególne pojazdy i cieszyć się radością z jazdy BMW. W tej chwili tylko na sekundę pozwoliłem sobie rozpędzić pojazd do 150 km na godzinę i wcale nie musiałem podnosić głosu, żeby do Państwa komfortowo mówić. Jest naprawdę nieźle, jest dobrze. Zobaczmy jeszcze na średnie zużycie paliwa. Zresetowaliśmy je przed chwilą, gdy wyjeżdżaliśmy na tą krótką jazdę testową. Już w tej chwili mamy 8,1 litra na 100 km. Bardzo dobrze działający układ kierowniczy, niezwykle responsywny i to się nie zmieniło od dziesiątek lat w BMW. Te samochody miały właśnie dawać niesamowitą radość z prowadzenia i radość z jazdy i w trójce w dalszym ciągu to jest zachowane. Każdy, nawet najdrobniejszy ruch kierownicą powoduje, że ten samochód ochoczo skręca, że ten samochód zmienia kierunek. Jak jest na nierównościach? Tutaj mamy klasyczne zawieszenie, mamy też stosunkowo małe obręcze i wysoki profil opony, a więc jest komfortowo. Samochód dobrze wybiera nierówności, natomiast taka właśnie cecha typowa dla BMW, fantastyczne czytanie drogi, fantastyczne czytanie nawierzchni. Gdy przejeżdżam po jakichś nierównościach, gdy przejeżdżam po jakichś pęknięciach tutaj na tej jezdni, czuję to po prostu każdym fragmentem mojego ciała. To jest właśnie to, jak BMW buduje swoje samochody, jak te pojazdy się prowadzą. Puszczam hamulec, samochód zaczyna jechać, a więc bardzo szybko przenoszę nogę z pedału hamulca na gaz i samochód odpycha się czterema łapami. Wbrew pozorom X-Drive ma krótsze przyspieszenie od 0 do 100, bo dokładnie 7,4 sekundy, a z napędem na jedną oś jest o 2 dziesiąte sekundy dłużej. No jak było? Bardzo dobrze przyspiesza, prawda? Czuć, że odpycha się czterema kołami, czuć, że ten samochód wgryza się w asfalt. Naprawdę jest to prawdziwe BMW. Czy jest Pan zadowolony? Tak szczerze mam Ci powiedzieć? Tak szczerze, to muszę i Tobie, i Państwu powiedzieć, jestem strasznie zadowolony. Strasznie jestem zadowolony z tego samochodu, strasznie jestem zadowolony z BMW. I na koniec chciałbym tutaj zacytować katalog BMW. Radość, która nie hamuje, której nie hamuje żadna prosta, żaden zakręt, żadna jazda w mieście i żaden weekendowy wyjazd. Niezależnie od tego, dokąd wyjeżdżasz, Twoim celem jest radość. Daj się zafascynować. Odkryj BMW serii 3. Trzymajcie się. Cześć. MK to jest taki samochód, że wiesz, tutaj pozycja musi być taka, o, pokażę Ci, jak to powinno wyglądać. O, tak się jeździ BMW.